Dzień dobry Państwu. Dzisiaj szósty powód z 40, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten szósty powód brzmi: Jezus jest tym jestem z drugiej Mojżeszowej 3:14. Jest to bardzo ważny punkt, który uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy, ponieważ świadkowie Jehowy odrzucają to, że Jezus Chrystus jest Jahwech, ku chwale Boga Ojca. Jest to całkowicie bariera nie do przebycia. I co jest napisane w drugiej Mojżeszowej 3:14? Przytaczam. A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwech posłał mnie do was. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus jest tym jestem z drugiej Mojżeszowej 3:14, co widzimy w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 58 wiersz. I tutaj przeczytam to miejsce. Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Widzimy wyraźnie. Pan Jezus Chrystus jest tym jestem, jam jest, jestem z drugiej Mojżeszowej 3:14. Ma to bardzo ważne znaczenie, bardzo duże znaczenie, ponieważ dzięki temu możemy mieć pewność, że Jezus Chrystus ma moc, aby zbawić, bo to jest ten sam Bóg, który był jeszcze przed Abrahamem. To jest ten sam Bóg, który był z Mojżeszem. To jest ten sam Bóg, który objawił się w ciele osobie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem znanym nam z Nowego Testamentu i ze Starego Testamentu. Słowo Boże nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. To jest właśnie powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż świadkowie Jehowy odrzucają to świadectwo Pisma Świętego. Jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest tym jestem i to nie może być rzeczą, którą moglibyśmy dyskutować. Jest to też istotne z punktu widzenia pewności zbawienia. Jeśli Pan Jezus jest tym jestem, to ja mogę mieć pewność, że Pan Jezus jest w stanie i chętnie zbawi mnie raz na zawsze, że zbawienie jest nieutracalne, że nie ma żadnej możliwości, aby Pan Jezus Chrystus mógł zawieść. Gdy On mówi: kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz, to wiem, że mówi to, co jest prawdą i że On wie, co mówi, że to nie są jakieś puste słowa. Jeśli Pan Jezus mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest to dla mnie od razu pewność, że Pan Jezus jako ten, który jest zawsze ten sam i na wieki, że On wie doskonale, co mówi i że to jest prawda, bo można Mu zaufać, skoro On jest tym samym Bogiem, który był przed Abrahamem. On jest tym samym Bogiem, który jest tutaj w drugiej Mojżeszowej 3:14 wymienione i On jest tym samym Bogiem, który gdziekolwiek na kartach Biblii występuje jako Jahwech. Rzymian 10:9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak samo uczy Hebrajczyków, 1 rozdział, 10 wiersz, gdzie ojciec modli się do syna, mówiąc: ty, Jahwech, na początku ugruntowałeś ziemię. I to jest bardzo ważne, to jest istotne, żeby nie zapominać o tym. Ja teraz jeszcze znajdę to Hebrajczyków, 1 rozdział, 10 wiersz, bo chcę się upewnić, czy dobrze z pamięci zacytowałem. Jest to bardzo istotne, że Jezus jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. On się nie zmienia. On z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego. Nie ma żadnego możliwego zachwiania. O, jest tutaj: tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk twoich.
Gdy w Piśmie czytamy pierwsze słowa Biblii, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to wiemy, że te słowa są o Panu Jezusie. To Pan Jezus jest tym Bogiem. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. I jest to kluczowa prawda, dzięki której możemy mieć niezachwianą ufność i niezachwianą pewność. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie na adres czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do mnie napisać SMS-a na adres telefoniczny, na numer telefoniczny 739-089-088. Oraz, jeśli sobie życzysz, mogę Ci sprezentować, jeśli jeszcze będą, Nowy Testament, który jeszcze w kilku egzemplarzach mam, chętnie się podzielę, nieodpłatnie, tylko muszę dostać informację, na jaki adres wysłać tą książkę. I bardzo serdecznie pozdrawiam, z Bogiem.